Cześć, witam Was na kanale Piłkarska Jednastka. Dzisiaj coś specjalnego, wywiad z Fryderykiem Gerbowskim. Nasza rozmowa odbyła się po meczu Wisły z Lechią w Cetniewie. Był to mecz bardzo ciekawy, dynamiczny, dużo się działo, no i wynik iście hokejowy 3-6. Aczkolwiek on nie oddaje tego, co się działo na boisku, przynajmniej wtedy, gdy oba zespoły grały podobnymi składami, bo wówczas wynik utrzymywał się 3-1 dla Wisły. Wisła dominowała, Wisła stwarzała sobie więcej okazji, aczkolwiek pomijmy to, bo to był sparring, ale chciałbym podkreślić, że bardzo dobry. Głównym tematem jest oczywiście wywiad z Fryderykiem. Na wstępie bardzo mu dziękuję, że zgodził się ze mną chwilę pogadać. Na dole macie na pewno jego Instagrama, link. Będzie mi bardzo miło, jak tam coś po sobie zostawicie, a ja myślę, że już możemy zaczynać. Sami zobaczcie, jak to wyglądało. Ze mną jest młodzieżowy reprezentant Polski oraz gracz Wisły Płock, Fryderyk Gerbowski. Cześć, Fryderyk. Cześć, cześć, siłanko. Skoro jesteśmy już po meczu Wisły z Lechią, prosiłbym Cię o podsumowanie, co było na plus, co na minus. Myślę, że na pewno plus. Te pierwsze dwie połowy, tam był bodajże wynik 2-1, 3-1. No, potem straciliśmy trochę kontrolę nad meczem. Ostatnia drużyna, w której grałem, weszliśmy na boisko nieskoncentrowani, szybko stracone 3 bramki, no i wynik jest taki druzgocący dosyć dla nas. Jasne. Jak Ci mija czas w Gniewinie ogólnie na obozie oraz na co trenerzy zwracają największą uwagę podczas treningów? Na pewno trenerzy zwracają uwagę na intensywność w treningu, no i to też da się odczuć bardzo w nogach. Dobra, odbijamy trochę od tematu przygotowań i cofamy się w czasie do poprzedniego sezonu. Uważasz go za udany zarówno pod względem indywidualnym, jak i drużynowym, bo dla Ciebie przełomowy sezon, natomiast dla Wisły solidna 6. pozycja. Tak, myślę, że mogę być zadowolony z poprzedniego sezonu. Pierwszy raz na boiskach Ekstraklasy zadebiutowałem. Dałem, uważam, ciekawy sygnał. Także jestem z niego zadowolony, a 6. miejsce dla zespołu uważam, że na pewno na plus. Szkoda, że nie zajęliśmy wyższej pozycji. Od czego zależała Wasza dysproporcja formy między meczami u siebie, a na wyjeździe? No bo ona była olbrzymia. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czemu tak te mecze wyglądały. Często też byliśmy na tych meczach po prostu gorsi na wyjeździe. Mhm. Fryderyk, oglądając swoje mecze, zwróciłem uwagę na bardzo dobre przerzuty. To jest coś, nad czym długo pracowałeś? W zasadzie bardzo długo na tym pracowałem. Bardzo dużo zwracałem na to uwagi po treningach. No i faktycznie tego zagrania się bardzo dużo uczyłem. A na jakiej pozycji gra sprawia Ci najwięcej przyjemności? Bo trenerzy trochę to wam rzucali podczas poprzedniego sezonu. Tak, najlepiej czuję się w środku pola, ale gra na boku też nie jest dla mnie problemem. Lubię tam przydryblować, wrzucić piłkę. Tak. Widzieliśmy. A na jakiej pozycji... przepraszam. Tym razem zahaczymy o Twoje początki, konkretnie o klub Escola Warszawia. Jest to zespół, z którego wywodzi się paru dobrych piłkarzy, w tym oczywiście Ty. Mają parę roczników w Celiotce. Gdzie jest sekret tej szkółki? Bo to jednak nie jest jakiś klub, który był w Ekstraklasie czy coś. Myślę, że takie wyszkolenie hiszpańskie. Teraz tam współpraca z FC Barceloną jest, tak? Tak jest. Tam jest współpraca. Często, przynajmniej jak ja byłem w Escoli, to bardzo dużo było trenerów z Hiszpanii. Także dawali nam takie fajne hiszpańskie wskazówki. No i myślę, że to na pewno zaprocentowało. Nie wiem, tak jak jest teraz, ale tam też parę nazwisk ciekawych usłyszałem. A co Cię skłoniło do kontynuowania kariery w Wiśle? No bo jednak z perspektywy czasu to była bardzo dobra decyzja. Ciężko mi powiedzieć. To była taka naturalna decyzja. Uważaliśmy z rodzicami i menadżerem, że to będzie najlepsze miejsce. Jasne. A poczułeś duży przeskok przychodząc do Wisły, no do Ekstraklasy? Najpierw grałeś w rezerwach, tak? Tak. No, początkowo to było takie trochę zderzenie ze ścianą. Ale z czasem było już dobrze. Tak, z czasem już wejście do szatni było luźniejsze i tak dalej, grało się na pewno łatwiej. Dobra, ostatnie pytanko, bo bardzo mnie to ciekawi. Jak na Waszą formę wpłynie Mundial w Katarze, w zasadzie na dalszą formę w następnym sezonie? No bo jednak jest to olbrzymia pauza. No jest to olbrzymia pauza, ale myślę, że nie będziemy w niej odpoczywać. Jeszcze nie mamy rozpisanego harmonogramu, jak to będzie wyglądać, ale myślę, że to na pewno nie będzie taki okres, że będziemy tylko leżeć. Dobra, dziękuję Ci bardzo za tą krótką rozmowę, bo wiem, że się śpieszy. Dzięki. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Trzymaj się.